Hej, z tej strony Pakul, zapraszam na kolejny odcinek nieudanego eksperymentu z serii Portal. No, więc w ostatnim odcinku doszliśmy do jakichś kanałów pod kompleksem Aperture Science, Industries bardziej. Po przygodach z wiatrakiem. Dobra, no i lecimy dalej. Zobaczymy, jak to dalej tam będzie wyglądać. Nie ma tutaj zbyt dużego zagrożenia z tego na razie, co widzę. Okej. Nie jest jakieś skomplikowane. Ale teraz będziemy sobie brudzić w wodzie. Chcę jeszcze tam do góry iść. Troszkę się stresuję, że tam może być jakiś wróg. A może nie, może bez sensu, że się stresuje. A może nie. Okej, czyli jednak miałem rację. Jak to najlepiej rozegrać? Chyba wiem. Oczywiście, że tu jestem. Do widzenia. Nie ten portal, ten portal potrzebujemy. Do widzenia. Tutaj nie ma nikogo. Dobra, tam chyba ktoś jest? Nie, tam też już nie ma nikogo, tam chyba ktoś będzie w takim razie. Do widzenia. Następny. Nie wiem, czy tak mam się ich tutaj pozbywać, tak naprawdę, ale jest to jakaś metoda. Dobra, i został jeszcze nam ostatni. Dobra, jednak brak zagrożenia. Myślałem tutaj może, żeby zrobić sobie taki ładny achievement, a mianowicie z rozpędzaniem się do odpowiedniej prędkości. Nie wiem, czy się uda. Aj, za wysoko. Muszę na ten dolny. No i nie trafiłem. O, tam jest jeszcze u góry jakiś jeden. Załatwmy tę sprawę. Co jest? Spróbujemy osiągnąć achievement dotyczący najdłuższego skoku. Zobaczymy, czy to nam wyjdzie tutaj. O, jak będę tak strzelał portalem, to nigdy nam nie wyjdzie. Nie tak! Muszę przed siebie strzelić. Ajajaj, jeszcze raz. Ha, niepotrzebnie strzeliłem. Trafiłbym chyba w ten sam portal. No dobra, lecimy jeszcze raz w takim razie. U góry mnie blokuje trochę ten... A, to coś mnie blokuje tutaj niestety. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, jakbym zrobił tak i tak. A,
wrzucimy tutaj niestety. Ale mam taki plan na przykład, jakbym zrobił... Tak, tak, tak jest, pewnie mamy wyjść dalej. No dobra, mamy dość duży skok. Ciekawe, czy udało się zaliczyć achievement. Zobaczmy to przy okazji, ponieważ lot był zacny. 5 achievementów chyba nie, chyba mimo wszystko był za krótki. Nie, jest długi skok, 94,1 metra. Bardzo mi się podobał ten skok właściwie. Był jeszcze jeden jakiś achievement. Śmiertelna prędkość, spadnij prawie 10 tysięcy metrów. Wydaje mi się, że to też jest do zrobienia, ale zastanawiam się, czy dokładnie tutaj. Nie wiem, możemy spróbować właściwie. Sprawdźmy. No i niestety chyba mnie trochę za mocno tutaj wyrzuca. Szkoda, że tam gdzieś wyżej portalu się nie da postawić. Można byłoby coś kombinować w tym temacie. O, nie chcę tam. Ale tu mogę portal jeszcze na tym postawić, okej. To nie chcę na razie tam lecieć. Aha, muszę idealnie trafić. No dobra. Cyk. Lecimy dalej. O nie, nie trafiłem, szkoda. Ale dobra, bo będzie można w takim razie stawiać portal tutaj, na tym. A jak na tym postawimy portal, to jest szansa, że przelecimy dalej. Tutaj jak wylatujemy w tamtym miejscu, to się okazuje... Okazuje się, że jak stamtąd wylecimy do tego portalu z powrotem, że... Nie dostajemy rozpędu, ponieważ nie jesteśmy pod kątem. O nie, ale popsułem. Tego achievementa chyba jednak nie udało mi się jeszcze zrobić. Zobaczmy. 5 na 10. Albo podejrzewam, że jest przygotowany jakiś poziom, żeby zrobić taki achievement, żeby spaść z taką prędkością, znaczy z prędkością, nie z prędkością, ale z tamtego miejsca. Tak długo spadać. Czy właściwie tutaj trochę skaczę w dół i trochę spadam, więc to też jest takie dwuznaczne. Nie wiem, jak to gra akceptuje bądź nie. Ale teraz niestety znowu popsułem. Okej, albo możemy tak w pętli latać. Okej. Dobra, teraz nic nie ruszam. Zamknąłem w nieskończonej pętli naszą postać. Nie ruszam w ogóle ani myszką, ani klawiaturą teraz. Ona sama sobie lata. Widzę, że rzuca ją na wszystkie strony. Dobra, skończyło się. Ale wychodzi na to, że... pęd się skończył. A osiągnięcia chyba nie udało się zrobić. Nie, 5 na 10. Dobra, myślę, że nie ma co. Myślę, że nie ma co się bawić dalej w tym temacie. Myślę, że możemy lecieć sobie dalej. A z tamtym achievementem, z tamtym osiągnięciem pobawimy się najwyżej kiedy indziej. Dobra, idźcie stąd, chłopaki.
Nie wiem, gdzie tam postawiłem portal tak naprawdę, więc nie wiem, jak to też wygląda. No i dobra, pytanie, jak tam wyjść dalej? Tutaj widzę, za wiatraki nie będziemy wchodzić chyba. I też za bardzo nie mamy gdzie portalu postawić, z tego co widzę. Ale chyba będziemy ewentualnie mogli wyjść gdzieś wyżej. Aha, tutaj są, okej. Albo i nie. A może rzeczywiście potrzebujemy osiągnąć jakąś większą prędkość, żeby tam wlecieć? A może nie? Dobra, już chyba wiem. Już chyba rozumiem, co tutaj musi zostać zrobione. Musimy zrobić skok. O, właśnie taki na przykład. Okej, jesteśmy nieco wyżej. Tutaj chyba raczej problemu z tego co widzę nie będzie. Okej. Postawmy tu, żeby nas barierka na wszelki wypadek zatrzymała. O, właśnie. Żebym nie wypadł przez barierkę. No i dobra, i tutaj mamy jakieś mosty. Jesteśmy naprawdę wysoko już. A może uda się tutaj wykonać ten skok? Jakby było gdzieś jakieś miejsce, żeby udało się otworzyć portal, żeby dobrze spadać w tym miejscu, no to jest szansa, że coś może z tego będzie. Okej. Tutaj mamy jakieś pomieszczenia. Aperture Black Mesa, o! Tutaj widzę jakieś chyba udziały. Prezentację w PowerPoincie zrobioną. A tutaj co mamy? Jakąś wieżę obserwacyjną, stanowisko. Dobra, tutaj nie możemy wejść, czyli pozostaje nam iść tutaj. Tutaj mamy... O, tutaj mamy ten portal taki niebezpieczny. No. Szczerze? Jak mi się wydaje, że sobie tutaj zakończymy w tym temacie na razie. A ja zapraszam na następny odcinek. I myślę, że to będzie prawidłowe rozwiązanie dzisiejszego odcinka. W takim razie dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!